Jak co roku uczczono pamięć poległych ofiar obozu Zgoda w Świętochłowicach. Jednak ze względu na obostrzenia związane z pandemią zmieniono formułę. Do tej pory 12 razy przemaszerowano drogą, którą pokonywali więźniowie. Marsz idzie z Placu Wolności o godzinie 12. Dochodzi pierw pod halę targową w Świętochłowicach przy ulicy Katowickiej 31A, ponieważ tam jest kamień pamięci, bo tam był obóz przejściowy, tam zginęło około 30 osób. Tam składa się kwiaty i później marsz przechodzi tutaj pod bramę obozu Zgoda. Tutaj jest przygotowana uroczystość, która wygląda prawie tak samo jak ta w tym roku. Bez obostrzeń oczywiście, czyli wszyscy się gromadzą raczej tutaj bliżej bramy. Na uroczystość przybyli księża, politycy, samorządowcy, Ślązacy i mieszkańcy Świętochłowic. Przybyli, by uczcić poległych w obozie. Obóz koncentracyjny, który w zasadzie był takim miejscem, gdzie dwa totalitaryzmy, czyli komunistyczny i hitlerowski, sprawił, że wiele osób straciło życie. Mówi się o prawie 2000 osób oficjalnie, natomiast wiemy, że nieoficjalnie to mogło być dwa razy więcej osób. To miejsce musi być godnie upamiętnione w Świętochłowicach. To miejsce ma symbolizować tragedię ludzkości, nie tylko poprzez to, że pan Mercik powiedział dość takie znamienne słowa, że to było miejsce tragedii pokoju. I tutaj to są bardzo dobre słowa, że zakończył się okres wojenny, wszyscy myśleli, że nadejdą lepsze czasy, że znikną obozy koncentracyjne, a za bramą obozu Zgoda dla wielu ludzi, którzy tutaj zginęli, był to bardzo, bardzo zły okres. Chaimu Gymy o tym miejscu i o całej tragedii górnośląskiej chcę czytać we książkach. Chaimu Gymy, przestrzec młode pokolenia przed nacjonalizmem i totalitaryzmem, bo powiedzieć, co się tutaj richtig działo i że zło mimo narodowości, a historia nie ma czarno-biało. Nikaj. W tragedii górnośląskiej każda rodzina śląska albo kogoś straciła, albo poniosła jakąś stratę, bo tragedia górnośląska to nie tylko obóz Zgoda, ale to przecież wywózki do Związku Radzieckiego, to wysiedlenia do Niemiec, to utrata mieszkań, bardzo często aresztowania, inne obozy, których było mnóstwo. Zgoda jest takim symbolem, można powiedzieć, symbolem właśnie całej tej tragedii. To, że jesteśmy Górnoślązakami dalej, to zależy już dziś tylko od nas. Dlatego to miejsce nam o tym przypomina, i pozwala się także po prostu spotkać. To smutna okazja, ale na szczęście ta ofiara rodzi dzisiaj dużo dobrych rzeczy, takich jak właśnie pamięć, tożsamość, historia, to czego człowiek potrzebuje do życia, oprócz przysłowiowego chleba. Czcząc pamięć poległych, złożono kwiaty i zapalono znicze przed bramą obozową. Oprócz tej bramy, którą mamy tutaj, która pozostała jeszcze z tego okresu wojennego. Ona musi być wyremontowana, ale tak naprawdę powinniśmy uczcić na dalszej działce, być może w formie muzeum, być może w innej dowolnej formie, ale tak, żeby godnie uczcić pamięć tych poległych. Dzisiaj zaprosiłem wszystkie strony do tego, żeby w ramach konsultacji społecznych wypracować pomysł, który będzie godnie czcił pamięć poległych. Bardzo się ucieszyłem z deklaracji pana prezydenta co do tego, że to miejsce będzie służyło temu, do czego jest powołane. Czyli jeszcze lepiej upamiętni tamte wydarzenia, ale stanie się także miejscem bardziej godnym i lepiej przygotowanym do tych wielkich spotkań, jakie zawsze w ostatnią sobotę stycznia mają tutaj miejsce w przeddzień naszego regionalnego święta, jakim jest Dzień Pamięci o tragedii górnośląskiej. O tragedii należy pamiętać i wyciągać wnioski.